Marek Obszarny, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić o równym traktowaniu, o wyrównywaniu szans także w sporcie. Obok mnie dwóch Panów Tomaszów. Tomasz Szozda, dyrektor w klubie WKS śląsk Wrocław. Dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasz Wiśliński, prezes Fundacji Przyszłość Pokoleń. Dzień dobry. Dzień dobry Pan, dzień dobry Państwu. No to zacznijmy od Fundacji Przyszłość Pokoleń, kiedy powstała. Fundacja Przyszłość Pokoleń powstała 9 lat temu i od 9 lat wspieramy nie tylko wrocławskich, ale też na Dolnym Śląsku i w kilku innych województwach seniorów, którzy potrzebują na przykład pomocy prawnej, którzy chcą się nauczyć obsługiwać komputer, telefon. też jako prawnicy przygotowujemy raporty analizy po to, żeby w naszym kraju żyło się nieco lepiej. Przyszłość pokoleń to rzeczywiście brzmi tak, jakbyście przerzucali most między tym pokoleniem bardzo aktywnym i tym pokoleniem, które za chwilę będzie mniej aktywne. Dobrze to rozumiem? Raczej tak jak my podchodzimy do tego na zasadzie solidarności, tak jak nasi rodzice opiekowali się nami wtedy, kiedy byliśmy dziećmi, potrzebowaliśmy tej pomocy, tak my teraz jakby oddajemy ten dług i wspieramy osoby, które. Są już w wieku senioralnym, naszych rodziców także. A jak wyglądają takie zajęcia z obsługi komputera? Bo bardzo często wiemy o tym. Także z doświadczenia. Seniorzy boją się tej maszyny, mówiąc, a jest niebezpieczna, a zepsuje a coś się zablokuje i co ja wtedy zrobię? Tak, zajęcia trwają co najmniej 3 dni po kilka godzin, tak żeby też seniorów nie zamęczyć tą wiedzą. No, i mamy bardzo duże doświadczenie współpracy z seniorami. W szkoleniu jest kilku trenerów, po to, żeby do każdego seniora podejść, wytłumaczyć i pokazać, tak, żeby się nie denerwował, nie stresował, tylko mógł zrozumieć, jak to urządzenie działa. A proszę mi powiedzieć, w jaki sposób seniorzy mogą zgłosić swój akces do zajęć? Mogą z nami skontaktować się, czy to telefonicznie, czy też mailowo. Można wejść na stronę fundacji www.pryszłośpokoleń.pl i tam są wszystkie informacje na temat naszych aktywności. No to trzeba znać obsługę komputera. Jeśli się jej nie zna, no to musi być ktoś, kto pomoże, ktoś z rodziny. Na przykład. Jak długo się czeka na taki kurs? My te kursy organizujemy nawet kilka razy w miesiącu. Co to znaczy? No, praktycznie co tydzień, co dwa. Się odbywają. I jest zainteresowanie? Owszem, tak. Są seniorzy zapisani nawet na miesiąc do przodu. Co jeszcze proponujecie seniorom? Prowadzimy we Wrocławiu punkt konsultacji prawnych, gdzie mogą zgłosić się z naszym problemem prawnym, ale też prowadzimy punkt konsultacji cyfrowych, gdzie przychodzą ze swoimi komputerami. Zeswoleniami telefonami, i pomagamy naprawić im urządzenie, pomagamy zainstalować jakieś oprogramowanie, którego potrzebują, albo wytłumaczyć po prostu, jak coś działa. Proszę powiedzieć, w jakich dniach czynne są te punkty, czy to jest jeden dzień w miesiącu, czy to co tydzień, czy codziennie. Punkt porad prawnych jest czynny w każdy wtorek i czwartek, w godzinach od godziny 14 do 18. W którym miejscu? W biurze przy ulicy Grodzkiej 7 we Wrocławiu. Mhm. Natomiast punkt konsultacji cyfrowych. Jest czynny w godzinach od godziny 14 do 19 w każdą środę. Oczywiście tak sobie to wyobrażam, że seniorzy nie muszą mieć wypchanych kieszeni pieniędzmi. Nie, wszystkie te świadczenia są oczywiście za darmo. Co jeszcze robicie w ramach swojej statutowej działalności? No, w ostatnim czasie mieliśmy taką bardzo ważną inicjatywę, ważną dla nas, ale też dla ludzi, do których ją kierowaliśmy w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, które, o, które obchodziliśmy 1 października, zorganizowaliśmy wyjątkową eskortę złożoną z osób starszych, która wyprowadziła piłkarzy przed meczem Śląska-Wrocław z Górnikiem zawsze. No proszę bardzo. W takim razie pan Tomasz Szosta, dyrektor w klubie Buket Śląsk-Wrocław, teraz wzywany do tablicy. Jak w klubie ekstraklasowym przyjęto taki oto pomysł, żeby seniorzy wyprowadzili drużynę na boisko. Zwykle robią to dzieci ze szkółek e, piłkarskich. Tak, to prawda. Wszystkim. Tak, tak, tak. Natomiast no, dla nas to fantastyczna sprawa, bo jako świąt Wrocław chcemy angażować się w rzeczy ważne dla lokalnej społeczności. Chcemy łączyć różne środowiska niezależnie od wieku. No i właśnie ta inicjatywa, z którą um, przyszła do nas Fundacja Przyszłość Pokoleń, um, a re realizowaliśmy ją również we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, um, no, była dla nas czymś um, no, szalenie interesującym, bo w ten sposób chcieliśmy docenić najaktywniejszych wrocławskich seniorów. Bo trzeba tutaj powiedzieć, że osoby, które tworzyły tę eskortę, to byli seniorzy, którzy sami bardzo aktywnie działali na rzecz innych seniorów z Wrocławia. Um, no i... Czyli taka forma nagrody? Tak, tak. myślę, że wyróżnienia, docenienia tego, co robią na co dzień, bo nie są to osoby, które są powszechnie znane. A dla nas no, naj, największą formą nagrody z kolei dla klubu no, było obserwowanie autentycznej radości z uczestnictwa w tym wydarzeniu, bo to doprawdy było niesamowite zobaczyć, usłyszeć, jak, jak reagują. Widać, że ten moment wyjścia na murawę no i bycia w. Centrum wydarzeń na, na stadionie Tarczyńskiej Arena długo pozostanie w ich pamięci. No to w takim razie porozmawiajmy nieco szerzej na temat tej inicjatywy, skąd ci seniorzy się wzięli. To tak. To... Pan Tomasz Wysiński, prezes Fundacji Przyszłość Pokoleń. Od dziewięciu lat współpracujemy z setkami klubów seniora, nie tylko we Wrocławiu na Dolnym Śląsku, ale też w kilku innych województwach. I na swojej drodze spotykaliśmy bardzo aktywnych seniorów, którzy działali na rzecz innych, którzy zarażali nas energią, e, pasją do działania. I postanowiliśmy e, im podziękować za to, że są, ale nie tylko, że są, ale są też dla innych. E, a po drugie, chcieliśmy ich pokazać, po to, żeby zainspirować innych do tego, żeby włączyli się w działania społeczne. Ale wie Pan, każdy wybór jest ciężki, no bo są ci wybrani, którzy są doceniani i są ci, którzy nie zostali wybrani i pewnie mogłoby im być przykro. Jak taki wybór był dokonywany? Jakie były kryteria? On był oczywiście bardzo trudny i żeby jak najwięcej osób mogło jakby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu, My w tym roku wybraliśmy kolejnych nowych seniorów, nie tych samych co w zeszłym roku, bo grupa osób, które warto pokazać, warto im podziękować, jest bardzo, bardzo szeroka we Wrocławiu. Ile osób weszło na murawę? 22. Jak reagowały te osoby, kiedy usłyszały, no to słuchajcie, w meczu ekstraklasy Śląsk-Wrocław-Górnik-Zabrze dwie wspaniałe, uznane, pełne pucharów na swoich półkach drużyny zostaną wyprowadzone przez, przez tych 22 seniorów. No bo dwie jedenastki to, to inaczej być nie mogło. Ja bym jeszcze pewnie ze trzech seniorów do, do sędziów dołożył, ale to, to ja. No powiem szczerze, że radość była ogromna. E, mówili nam już po tej eskorcie, że oni niczego takiego w życiu nigdy nie przeżyli, że to były dla nich ogromne emocje, bardzo się cieszyli. Ale jak się przygotowywali do tego? E, my, e, po, my zaprosiliśmy seniorów troszeczkę wcześniej po to, żeby pokazać no murawę, pokazać, e, jak wygląda takie wyjście, po to, żeby byli. Już jakby przygotowani na ten moment. Śląsk e, oczywiście otworzył swoje podwoje i stadion e, był do dyspozycji. No, oczywiście tutaj była pełna współpraca, i też e, no, warto, warto też tego Tomasz miejsca. Pod... E, warto z tego miejsca podziękować Fundacji Przyszłość Pokoleń, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, bo naprawdę zaangażowanie. Um, energię, entuzjazm, no to to były na najwyższym poziomie Czy i czuliśmy najpierw... duże wsparcie e, przy organizacji. Natomiast e, ja jeśli mogę powiem tak, o takim e, obrazku, który zapamiętałem, po prostu jedna pani e, przeszczęśliwa e, powiedziała później do kamery wyprowadziłam Erika Exposito, wyściskałam go i ten Erik Exposito strzela bramkę. No czy można zobaczyć coś, coś piękniejszego? No i to też potwierdza słowa, słowa Tomka, że dla nich to było wyjątkowe. Wydarzenie no, pełne, myślę, wzruszeń. To jednak, mimo wszystko, swoje trzy grosze chciałbym teraz wrzucić do obej skarbonki. Czy najpierw to wyprowadzanie było na sucho, czyli mieliście, nie wiem, 21 zawodników, 20, 21 osób, które udawały obie drużyny, i tych 21, przepraszam, 22, i tych 22 seniorów, którzy, którzy ćwiczyli to wyprowadzanie. Były takie próby? Tak, tak. Wyszliśmy godzinę wcześniej jeszcze na Murawę. Bo chcieliśmy, w, 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 chcieliśmy, new meczu. w new W new Chcieliśmy mhm. po prostu, żeby było to dla nich jak najbardziej komfortowe, bo pokazanie się 20 tysiącom osób, e, którzy wiwatowali na rzecz seniorów. Może być tak stresujące, a my chcieliśmy, Ale były żeby było... wiwaty na temat. Były oklaski, pod, oczywiście. Pod adresem seniorów? Tak jest. Super. A seniorzy byli, byli ubrani jednakowo? Tak jest. Dzięki WKS-owi, który przygotował koszulki mieli piękne zielone koszulki w warwach klubu. Jak później to wydarzenie było wspominane, bo pewnie jak się spotykaliście z tymi seniorami, to opowiadali o emocjach. Już przed chwilą pan Tomasz Szozda e, mówił o, o jednej z seniorek. Znaczy, bo jeszcze, o czym nie powiedzieliśmy, eskortę... Zaraz, zaraz powiemy o, o publiczności. Tak, eskortie senioralnej towarzyszyło blisko tysiąc osób starszych z Wrocławia. I z, z racji tego, że to już jest druga eskorta, my w ogóle jako pierwsi w historii Ekstraklasy zorganizowaliśmy taką eskortę złożoną z osób starszych. My przez cały rok byliśmy pytani o to, czy kiedy będzie, będzie droga, ta eskorta no i czy będą mogli w niej wyjść. Więc, jakby cały rok towarzyszyły seniorom te emocje związane z tym wydarzeniem. No ale po wydarzeniu, jak to wspominali, mieliście kontakt? A, oczywiście, ale oni po prostu przeszczęśliwi byli. Powiedzieli, że wrócą na stadion z wnuczkiem, że, się, że po prostu że nie wiedzieli, że tam jest tak, po prostu tak fajnie, że te emocje są takie fajne. E, I że oni tam na pewno teraz wrócą. Niektórzy seniorzy byli po raz pierwszy na stadionie, na meczu klasy. Czyli mamy kolejny klub e, kibica. S klub kibica senioralny, można powiedzieć, tak, za chwilę zawiąże. Bardzo na to liczymy i oczywiście zapraszamy wszystkich seniorów, e, też od, od dawna seniorzy wspierają regularnie śląsk na naszych meczach, ale myślę, że to, co zauważył Tomek, jest bardzo istotne, bo często mówi się o bezpieczeństwie na stadionach, a mam wrażenie, że osoby, które już na ten stadion przyjdą, czują się bezpiecznie, komfortowo i chcą wracać. I może to jest, to jest związane z tym, że jeśli się nie pojawiliśmy na żadnym z meczów, to mamy wyobrażenie, że może nie do końca tam. No ja tam się obserwuje, że leta, to trudno nie mieć takiego wrażenia. Mówię o obserwacji choćby telewizyjnej. Pewnie tak. Natomiast no, te relacje z, z Meczu z górnikiem potwierdzają, że stadion jest miejscem przyjaznym, otwartym dla wszystkich, dla, dla rodzin, dla seniorów, dla osób w każdym wieku. No, no, piłka nożna jest, jest sportem pod tym względem. No, chyba każdy sport e, dość demokratyczny. E Pan Tomasz Szozda, dyrektor w klubie WKS śląsk Wrocław, Macie klub kibica niepełnosprawnego. Bo tam właśnie wyrównujecie szanse tych pełnosprawnych kibiców z niepełnosprawnymi. Mało tego, te bariery architektoniczne przestają praktycznie istnieć. To prawda, jesteśmy dumni z tego, że w Śląsku Wrocław czy przy Śląsku Wrocław funkcjonuje klub kibiców niepełnosprawnych. To jest najstarsza istniejąca już 15 lat tego typu organizacja w Polsce, zrzeszająca właśnie fanów, fanów sportu, nie tylko piłki nożnej. Inicjatorem tej organizacji, choć działa w niej mnóstwo wspaniałych osób z wielką pasją do sportu, do wspierania Śląska, ale inicjatorem założycielem tego klubu był Paweł Parus, który teraz oddał stery prezesa w ręce Michała Fitasa. Również osoby, która no ma ogromne serce do sportu i jeździ na wszystkie mecze, zresztą tak jak, tak jak Paweł. Klub Kibica Niepełnosprawnych towarzyszy piłkarzom Śląska od wielu lat w wyjazdach nie tylko po całej Polsce, ale też po Europie. I to naprawdę są osoby, które nie znają żadnych barier w życiu codziennym dają przykład, inspirują innych do tego, że można naprawdę żyć aktywnie, można realizować swoje pasje. Chociaż się siedzi na wózku, bardzo wielu wózkarsów jest w tym klubie. To prawda. Do klubu kibiców niepełnosprawnych Śląska Wrocław należy również rekord świata w liczbie osób, które z niepełnosprawnościami, które pojawiły się na meczu piłkarskim, piłkarskim niestety ten a może niestety ten rekord został niedawno pobity, więc już tutaj jest takie małe wyzwanie przed no to nami. to nasi na pewno się zbierają. Dokładnie, tak włączyć się włączyć Ale do tego. jeśli mówimy o klubie Włókien śląsk Wrocław, to myślimy zwykle o ekstraklasie, myślimy o strzelcach, myślimy o tych dyscyplinach wyczynowych, które są na Igrzyskach Olimpijskich. Natomiast bardzo wiele również tych. Dyscyplin sportowych uprawianych przez osoby niepełnosprawne Śląsk Wrocław przytulił. Myślę na przykład o futbolu. To prawda. Myślę, że Śląsk wyróżnia się pod tym, względem, pod tym względem zdecydowanie na tle innych klubów, organizacji sportowych w Polsce, bo pod jednym szyldem, jednym herbem łączymy zarówno piłkarzy, piłkarki, bo mamy także sekcję kobiet, prowadzimy akademię piłkarską dla, dla najmłodszych. Ale tak jak pan wspomniał, jest również drużyna blind futbolu. To są klubowie mistrzowie świata, osoby e, niewidome i, i, i słabowidzące, które uprawiają piłkę nożną właśnie w takiej e, odmianie. E, oraz sam football, czyli e, piłka nożna w wersji dla osób e, po urazach kończyn. No to powiedzmy, kto może grać w drużynie blind futbolu? E, w blind futbolu, zależnie też od kategorii, bo... No sporty osób niepełnosprawnych mają, mają to do siebie, że są trochę zróżnicowane, jeśli Jasne. chodzi o e, właśnie stopień. E, Niepełnosprawności. E, e, mhm. Tak, e, ale dotyczy to osób, które nie widzą, mają problemy ze wzrokiem. Niemniej w blindfootballu wszyscy zakładają, wszyscy zawodnicy z pola zakładają takie specjalne opaski, aby te szanse wyrównać. Więc Czyli nikt nie może widzieć nawet odrobinę. Nawet odrobinę, widzą tylko bramkarze. Blind football to jest sport oparty o świat dźwięków, bowiem boisko jest otoczone bandami, od których odbije się piłka, a w tej piłce umieszczony jest taki dzwoneczek. Mhm. Więc w ten sposób zawodnicy są w stanie zlokalizować. W którym miejscu na boisku jest właśnie futbolówka, a poruszając się na boisku, muszą używać takiej specjalnej komendy WOI, aby też no, określić odległość od, od kolegów i przeciwników. Czyli nie ma autów? Nie ma autów? Mhm. Nie ma autów. Myślę, że wyobrażając sobie blind football. Nie myślimy o tym, że to jest sport, a może myślimy, ale jest to sport bardzo kontaktowy, i, i tam naprawdę jest zacięta walka w dość, dość bliskim kontakcie. Są różne, różne urazy, bo ci zawodnicy no, nie odpuszczają, dla nich to jest naprawdę naprawdę coś, w co, w co angażują się w 100%. I to jest takie prawdziwe wyrównywanie szans, bo osoby pełnosprawne i niepełnosprawne mogą brać czynny udział w wyczynie sportowym i zdobywać najwyższe laury. Czego dowodem są drużyny i amfutbolu i blind Footballu. To prawda. Chcemy z jednej strony zachęcać do aktywnego, do w ogóle aktywnego życia, ale do, do przychodzenia na stadion wspierania drużyny Śląska. I tutaj też organizujemy jako klub wspólnie z Fundacją Katarynka audiodeskrypcję, czyli zapraszamy na stadion osoby właśnie niewidome i wtedy otrzymują one na, na słuchawkach specjalny komentarz audiodeskrypcyjny przeznaczony dla osób niewidomych. O klubie kibiców niepełnosprawnych już też powiedzieliśmy, no ale jedną rzeczą jest interesowanie się sportem w sposób bierny i wspieranie drużyny na trybunach, a innym gra na boisku i do tego również zachęcamy i takie możliwości chcemy, Wrocławiano stwarzać, bo, bo Śląsk ma być dobrym, wspólnym i łączyć, łączyć wszystkie środowiska. A my musimy już kończyć dzisiejsze spotkanie. Gośćmi byli pan Tomasz Szostda, dyrektor w klubie WKS Śląsk Wrocław. Bardzo dziękuję. Dziękuję. I pan Tomasz Wiśliński, prezes Fundacji Przyszłość Pokoleń. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.